Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o najbliższe spotkania mecze reprezentacji polskiej. Kto wygra, kto przegra, nie, czy polska reprezentacja zwycięży. No Mamy tutaj spotkania Polska kontra Holandia i Polska kontra Walia. Nie, to już za chwilę będą mieć miejsce te spotkania. No o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwonek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdzie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, już wkrótce mamy dwa spotkania. Polska kontra Holandia 22 września o 2045 i 25 września walia kontra Polska. Kiedy to nagrywam, jest niedziela już jutro, albo nawet dzisiaj rozpoczynają się zgrupowania reprezentacji Polski, no ale nic to nie przeszkadza, żeby sobie zrobić takie typy, pobawić się czy Polska zwycięży, czy też nie tak zwane pewniaczki, no oczywiście trzeba mieć tutaj pewien margines, ja nie jestem wyrocznią, tak, powiem coś, a potem się zbłaźnie. tak, to w przypadku Ligi Mistrzów pewne rzeczy typujesz, a potem się okazuje, że ta drużyna kompletnie dostaje wciery, Natomiast no tak, gdzieś no, na podstawie y, oceny poszczególnych zawodników, piłkarzy my przybliżymy, tak, no bo piłka nożna na końcu jest nieprzewidywalna. Y, no więc tak, mamy Polska kontra Holandia, Polska kontra Walia. Ja, y, ja bym obstawiał tak, że Polska kontra Walia jest zwyciężymy z Walią. Natomiast jeśli chodzi o Polska kontra Holandia, y, tutaj bym stawiał na remis z Holandią ewentualnie zwycięstwo Polski 2 do 1, że Polska by pokonała tutaj Holandię 2 do 1. Ewentualnie e, taka kwestia jednobramkowa, więc 3 do 2, 2 do 1. E, no nie myślę, że 1 do 0 nie, że po prostu Orlando tutaj zdobędzie jeszcze gola. I mamy Walia kontra Polska. Tutaj wydaje mi się, że będzie zwycięstwo. Nie wiem jakie, czy to będzie 1-0, czy to będzie po prostu 2-0, natomiast moim zdaniem, Polska pokona tutaj Walię. No i teraz tak, Holandia na pewno będzie ciężkim przeciwnikiem, nie takim jak Walia. W Holandii jest mnóstwo po prostu topowych zawodników, chociażby Depay, który gra z Robertem Lewandowskim w Barcelonie. Ostatni mecz tutaj Barcelony pokazał, że Depay naprawdę dobrze się prezentuje. Natomiast może zobaczymy sobie, czy są jakieś informacje, chociaż to będzie pewnie za wcześnie. Czy są jakieś wiadomości wcześniej? Liga Narodów znamy jak plan zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Holandią. Liga Narodów, Polska, Holandia, stateczna kadra o na mecze w Warszawie. No ale dobra, no tutaj po prostu mm, też może się jeszcze dużo zmienić do tego czasu, bo piłkarze zjeżdżają, jeśli chodzi o mecze w swoich drużynach, tak, zjeżdżają tutaj na kadrę. Też się pewnie pojawiają jakieś mikrourazy w międzyczasie. Natomiast, no, moim zdaniem tutaj Polska powinna pokonać Holandię. No i zresztą możemy sobie tutaj zobaczyć właśnie te ostatnie spotkania. To było 11 czerwca, Polska kontra Holandia, remis 2 do 2, Polska kontra Belgia, Belgia pokona Polskę 1 do 0 i Walia kontra Polska, no to są, to jest to spotkanie, które będzie mieć miejsce za chwilę, nie? Które będzie mieć miejsce za chwilę. E, aczkolwiek, no to też był mecz czerwcowy, to jest zupełnie inna sytuacja. E, trzeba pamiętać, że te mecze wrześniowe zawsze w wykonaniu reprezentacji polskiej są zdecydowanie lepsze lepiej po prostu one wychodzą. E, polscy mm, piłkarze lepiej się prezentują. Zresztą, bo jak popatrzymy sobie na kadrę, no tutaj to wszystko kapitanie wygląda. No, piątek Salernitanie zmienił klub, golę. Milik zmienił klub na Juventus, zdobywał gole, bramki. Wojtek Szczęsny cały czas jest w Juventusie, miał kontuzję, ale teraz po tej kontuzji wraca, powinien bez problemu stanąć między słupkami reprezentacji Polski. Robert Lewandowski też jest w dobrej dyspozycji, w dobrej formie, nie ma żadnych problemów zdrowotnych, tak? Tak samo inni zawodnicy, Glik, Kryowiak i tak dalej, a tutaj praktycznie wszyscy są w dobrej dyspozycji, nie ma jakichś większych problemów zdrowotnych. Oczywiście pewnie jakieś mikrourazy, kontuzje się pojawią, ale jakiegoś po prostu dużego urazu raczej nie ma, chyba że się sytuacja zmieni na jakimś treningu, tak? Ktoś naczarpnie jakiś mięsień, będzie jakiś ślisk, czy inna sytuacja, no to jest sytuacja losowa. Więc tak bym to po prostu e, przedstawiał. No, bo mamy tak Polska kontra Holandia, Polska kontra Walia. Kolejne spotkanie: no, mamy Polska kontra Meksyk 22 listopada, no ale to już jest mundial. Tak i mamy Polska kontra Arabia Saudyjska i Polska kontra Argentyna. Trzeba przyznać, że niesamowicie ciekawie, emocjonujące, emocjonująco zapowiada się praktycznie ta, ta jesień i ta zima. No ta jesień, tak, e, fajna sprawa, no bo z reguły jesienią były mecze, natomiast tutaj niektórzy krytykowali, że ten mundial będzie przeniesiony zimą, jesienią zimą, a z drugiej strony fajna sprawa, tak? Będziemy mogli sobie obejrzeć właśnie w te szare ponure dni, właśnie te mecze reprezentacji Polski. E, pewnie każdy z nas będzie zazdrościł, tak, bo oni będą w ciepłych krajach, po prostu w, w, nie tak w ciepłych, praktycznie tutaj e, krajach no, kraju, tak, w ciepłej praktycznie e, atmosferze, e, będą sobie po prostu grać piłkę a my tu będziemy maraznąć w Polsce. No ale mimo wszystko, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, jak wy byście typowali, jeśli chodzi o te najbliższe spotkania. Te spotkania, może wstrzymamy się tak: Polska kontra Meksyk czy Arabia Saudyjska, bo na te mecze przyjdzie jeszcze typowanie, przyjdzie jeszcze czas. Jednak jest to spory zapas czasowy, tak, na no listopad, teraz mamy wrzesień, to jest jeszcze po prostu sporo czasu do tego. Natomiast tutaj już możemy wstępnie typować, jeśli chodzi o te mecze reprezentacji Polski, tak? Jeśli chodzi o te praktycznie mecze tutaj reprezentacji polski Jak to będzie wyglądało, tak jeśli chodzi, to, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Także tak wygląda sytuacja, tak wygląda praktycznie sytuacja jeśli chodzi. Zobaczmy sobie, Belgia kontra Polska, pierwsze spotkanie 6 do 1 dla Belgii Następne spotkanie z Belgią to była Polska kontra Belgia. 14 czerwca, i tutaj zwycięstwo Belgii 1 do 0. Jaka jest ogromna praktycznie różnica, tak? To, że było spotkanie Polska kontra Holandia 2 do 2, to nie znaczy, że po prostu to spotkanie się tak samo zakończy. Jeśli chodzi o teraz to, to spotkanie, tak? No, Holandia naprawdę to jest drużyna naszpikowana świetnymi zawodnikami, którzy grają w topowych klubach obecnie. No, ale zobaczymy jak cała ta sytuacja będzie wyglądała, jeśli chodzi o najbliższe spotkania, jeśli chodzi o mecze, tak, czy też po prostu Holandia będzie miała do dyspozycji wszystkich tych typowych zawodników. No pewnie też gdzieś tam będzie taka rywalizacja, Depay, który właśnie gra w Barcelonie, rywalizuje o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim, chociaż ostatnio Barcelona wystąpiła w składzie na Elcze, tak? Na, z, z Depayem i Robertem Lewandowskim. No ale na pewno tutaj Depay też w takim, w takim zestawieniu będzie chciał pokazać taką wyższość, tak? Że naprzeciwko Roberta Lewandowskiego, tym, tym, tym razem w kontekście reprezentacji, będzie chciał zdobyć bramkę. No zobaczymy, jak ta, ta sytuacja będzie wyglądała. Napiszcie w komentarzach, jak wytypujecie te najbliższe spotkania, te najbliższe mecze. Nie ja powiem w ten sposób, to są, mecze wrześniowe to są mecze, które właśnie dobrze wychodzą reprezentacji Polski, bo piłkarze są, przyjeżdżają są w dobrej dyspozycji, w dobrej formie. Tak jak teraz na przykład pozmieniali kluby, grają systematycznie. Ale z drugiej strony to też duża niepewność, tak? czy rzeczywiście ta reprezentacja dobrze się zaprezentuje, no bo dobra formą też prezentują inni piłkarze, tak reprezentacji Holandii czy no Walii też tak, no ale bez przesady jednak tutaj reprezentacja Polski powinna spokojnie pokonać bali. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!